Więcej przypadków grypy niż COVID-19. Rzecznik MZ podał liczby maseczki nie są już obowiązkiem. Rzecznik MZ, więcej chorych na grypę niż COVID-19. To właściwy moment na znoszenie obostrzeń, przekonywał na antenie Polsatniów Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W tej chwili większe żniwo zbiera grypa. Wystarczy podać liczby tygodniowe. Na COVID-19 zachorowało ponad 50 tysięcy. Osób na grypę ponad 82 tysięcy. Poinformował. Od dziś zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek. Koniec z izolacją i kwarantanną dla współdomowników. Od 28 marca, maseczki, z pewnymi wyjątkami, nie są już obowiązkowe. Zakrywanie ust i nosa jest konieczne tylko w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, na przykład w szpitalach, przychodniach oraz aptekach. Resort zdrowia rekomenduje też noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich. Maseczki były obowiązkowe w Polsce od ponad 24 miesięcy. COVID-19 jest, był i będzie z nami tak jak grypa. Pandemia się nie skończyła, podkreślał w Polsce dniów rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tłumaczył jednak, że końcówka marca to odpowiedni moment na zanoszenie obostrzeń. Wystarczy podać liczby tygodniowe. Większe żniwo w tej chwili zbiera grypa. Na grypę zachorowało ponad 82 tysięcy, a na COVID-19 ponad 50 tysięcy, wyliczył. Zdaniem rzecznika MZ, dotarliśmy do momentu, kiedy COVID-19 stał się podobny do grypy. COVID-19 stał się mniej zjadliwy. Jest mniej powikłań. Jeśli ktoś mówi, że jest za wcześnie, najlepiej operować danymi, dodawał. Subwariant 2.2. W Polsce nie powoduje wzrostów. Widzimy wzrosty zakażeń w takich krajach jak Niemcy czy Wielka Brytania. Za te wzrosty odpowiada subwariant 2.2. U nas ten wariant upowszechnił się miesiąc temu. Jest obecny, a mimo to nie powoduje wzrostów zakażeń, powiedział Andrusiewicz. Porównując tydzień do tygodnia, widzimy spadki zakażeń na poziomie 30%. Wszystkie ośrodki prognostyczne mówią nam, że do maja ten trend spadkowy będzie się utrzymywać, dodał. Rzecznik MZ był też pytany, czy fala uchodźców z Ukrainy może wpłynąć na sytuację pandemiczną. W Ukrainie szczepienia przeciw COVID-19 były o wiele mniej powszechne niż w Polsce. Według Andrusiewicza, choć wszczepienie Ukraińców jest na poziomie 30-40%, to odporność populacyjna szacowana jest na około 80%. Mamy to skonsultowane z ukraińskimi służbami sanitarnymi, dodał. Przypomniał też, że mimo napływu milionów uchodźców sytuacja pandemiczna nie uległa zmianie. Kwarantanna i izolacja. Zmiany nie działają wstecz. Od poniedziałku w życie weszły też zmiany związane z izolacją domową. Obowiązkowa izolacja i kwarantanna z powodu COVID-19 została zniesiona. Osoby, które aktualnie na nich przebywają, obowiązane są dokończyć je na zasadach wcześniej obowiązujących. Nawet te, które trafiły na nią wczoraj. Tutaj nic się nie zmienia, podkreślił Andrusiewicz.